Cześć, hello, Siostok. Witam po mojej przerwie. Jestem po drugiej chemioterapii. Przeżyłem ją dużo lepiej niż pierwszą chemioterapię, więc wracam pełen energii do nagrywania kolejnych odcinków. Oczywiście chciałem Was zaprosić na grupę na Facebooku Retro Serce i Pasji. Link macie w opisie. Moja sytuacja materialna jest dramatyczna w tej chwili. Jeśli ktoś by chciał mnie w jakiś sposób wesprzeć finansowo, również informacje są w komentarzach. Jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, no to będzie mi miło, jak obejrzy ten film, da łapkę w górę, napisze komentarz. Jest to również wsparcie działalności na tym kanale. Dziękuję uprzejmie za każdą okazaną pomoc. Zaczynamy odcinek. Pierwszy program, który dzisiaj testuję, jest na Amiga OS 4.1. Wcześniej nie robiłem czegoś takiego. System działa na Amidze 1200, na prawdziwej Amidze 1200, nie jest to emulator. I chciałem z Wami omówić grę Pyramid. Żeby ją uruchomić na Amidze, prócz samego archiwum, które można pobrać z Aminetu, potrzebujemy plik z kartami, spakowany zipem. Nie może być rozpakowany. Wszystko jest tutaj wytłumaczone w instrukcji. No niestety na Amidze 1200 z Blizzardem PowerPC 300 MHz nie działa ten system zbyt szybko, ale coś tam można na nim porobić. Mamy tutaj linka, skąd pobrać karty, jak je przygotować, gdzie je zainstalować, wystarczy przeczytać. Sama gra wygląda tak. Możemy sobie włączyć tutaj tutora. Ja już jedną partię rozegrałem, nie udało mi się ukończyć. Natomiast dzięki tutorowi załapałem, o co chodzi. Więc klikamy sobie na kartę, wyskakuje nam ósemka. Program nas informuje, że nie możemy wykonać żadnego ruchu. Dlaczego? Bo jeśli tutaj mamy numer 8, to możemy stąd, z tej puli, wziąć kartę o numerze 7 albo o numerze 9. No tutaj takiej karty nie mamy, więc musimy wziąć kolejną. Dziewiątkę mamy. No i tutor informuje nas, że ze stosu możemy pobrać jedną kartę. Czyli szukamy albo ósemki, albo dziesiątki. A jest dziesiątka. Ślepy byłem. No i ponownie mamy, nie możemy wziąć żadnej karty. Musimy wziąć tutaj ze stosu. No to jak mamy tą kartę, możemy wziąć dane. Jak mamy damę, możemy wziąć króla. Jak mamy króla, no to możemy wziąć asa. A jak wzięliśmy asa, to możemy wziąć albo króla, albo dwójkę. No to dwójka, więc ponownie as. No niestety musimy wziąć kolejną kartę ze stosu. Ósemka. No ale nie mamy tu żadnego ruchu. Czwórka. No to możemy wziąć piątkę. No to teraz nam się karty ładnie układają, bo możemy wziąć szóstkę, siódemkę. No nie mamy ósemki niestety, ani szóstki. Znowu się posiłkujemy kolejną kartą. No i niestety przegrałem. Nie udało się wszystkich kart zebrać. Podoba mi się ta gra. Pan Thomas Ritter, sądząc po mailu, pan jest Niemcem, udostępnia nową wersję sterownika Voodoo dla kart graficznych Voodoo dla podsystemu graficznego Picasso 9.6. Ten sterownik jest zbudowany na bazie OpenPCI. Również go trzeba pobrać i zainstalować. Mailowałem swego czasu z tym panem. Pytałem go, czy to działa z mediatorem. Mówił mi, że tak, oczywiście, że działa to z mediatorem. Nie mam jeszcze zbudowanej mojej Amigi 4000 Tower. Ona jest wyposażona w mediatora. Tu już mi chyba leży paczka z półtorej miesiąca. Nie umie się za to zabrać. Między innymi przez moją chorobę. Ale na pewno będę to testował. Jest również kolejna wersja programu VAT Test Program. Już go miałem wielokrotnie. Tutaj mamy poprawki. Program służy do takiego wszechstronnego testowania Amigi. Zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, jak go tam demonstruję. No, lista zmian jest dosyć długa. Nie będę tego tutaj wszystkiego czytał. Na pewno się warto z tym zapoznać. No i oczywiście zachęcam do przetestowania tego programu. Polski akcent dzisiaj, co oczywiście cieszy. Krzysztof Donat. Mnie bardzo zawsze bawi czytanie tego nazwiska. Oczywiście ja Krzysia nie mam zamiaru ani obrażać, ani mu w jakikolwiek sposób uliżać, ale ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i Donat, no to jest po angielsku pączek. Więc
Bardzo fajne, sympatyczne nazwisko. Krzysia oczywiście pozdrawiamy z firmy Bitplan. Przygotował on program Color Pixel. Polega to na tym, że wybieramy za pomocą takiej specjalnej strzałki punkt na pulpicie naszego workbencha i ten program mówi nam, jaki jest kolor w tym miejscu. Już wam demonstruję, jak to tutaj wygląda. Mamy strzałeczkę taką, o. Trzeba trzymać lewy przycisk myszy. No i jest 170, 170, 170 RGB. Pokazuje nam nawet w heksach. No, fajnie. No, ale tu powinien być chyba czarny, albo ja źle celuję. Aha, dobra. Tą górą celujemy, a nie tym dołem. No, w każdym razie program działa. Color Pixel, Krzysztof Donat, 2 marca. Super. Dzięki, Krzysiek. Mamy nową wersję biblioteki XVS Library. Służy ona do wykrywania wirusów na Amidze. Działa ona z programem Wirus Z, Wirus Checker, Wirus Extractor. Jest ciągle rozwijana. Zobaczcie, ile ona ma pobrań. Ponad 10500. No ja będę 10553. Oczywiście zalecam i naprawdę rekomenduję zainstalowanie jakiegoś antywirusa, bo co się okazuje, wirusy na Amidze to wcale nie jest taka rzadkość. Z tym, żeście widzieli tę informację na pewno. Ostatni wirus na Aminecie, który się pojawił, się 18 grudnia, czyli nie tak dawno temu. Trzeba zachować uwagę i uważam, że wirus Zeta czy jakiegokolwiek innego antywirusa, no, rekomenduję wirus Zeta z tego względu, że biblioteka do niego jest rozwijana, należy i trzeba zainstalować. Jest nowy Red Pill Game Creator. Ten program bardzo często pojawia się tutaj w moich odcinkach. Zobaczcie, jaka długa strona internetowa jest. No niesamowite. Ktoś ma ochotę to przeczytać? No nie będę włączał tego programu, bo go już demonstrowałem wielokrotnie. Zobaczmy, co tu mamy nowego. Program jest darmowy, ciągle rozbudowywany, może tworzyć gry 2D, więcej zabawek, łatwy w użyciu, pozwala tworzyć gry bez programowania. To bardzo fajnie! Do tego stopnia ten program staje się popularny, że powstał nawet konkurs. Autorzy hiszpańskiego kanału Amiga Wave uruchomili konkurs na stworzenie gry na silniku Red Pill. Głównym założeniem autorów jest promocja narzędzia i pokazywanie jego możliwości. Konkurs trwa do 28 czerwca 2025 roku. Ja w tej chwili nagrywam to na początku marca, znaczy początek marca, 9 marca w tej chwili mam, więc już nie taki początek. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane podczas Podcast Party 2025. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi kilka dni później. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci komputera Amiga 500+, z zasilaczem i myszką. No to jest fajna nagroda. Te 500 mini, czyli Amiga 500 mini, kupony o wartości od 50 do 150 euro na zakupy w sklepie Amiga Store oraz koszulki. Więc jeśli ktoś ma ochotę, no to warto na to zerknąć. Zobaczcie na licznik pobrań. Tutaj mamy 14 323. Robi wrażenie. Prism 2. Sterownik do karty sieciowej na PCMCI. Ja już nie używam kart sieciowych Wi-Fi na PCMCI z tego względu, że internetowe są dużo, dużo szybsze. Jak tam czasami przesyłam jakieś obrazy ISO, no to ma to duże znaczenie dla prędkości. Ja wiem, że nie wszyscy są w stanie przeciągnąć przez pół pokoju czy przez pół domu kabel ethernetowy. Oczywiście rozumiem taką opcję, więc mogą w pełni skorzystać z kart na PCMCI. Obsługuje to WPA oraz WPA2, czyli takie w miarę nowoczesne formaty szyfrowania. Nie używajcie już WEPA nigdy, przenigdy. Ten sterownik przeszedł dosyć dużą metamorfozę. Ostatnia jego wersja była 2.5. Mamy tutaj support, czyli wsparcie. Mamy tutaj wsparcie dla Amigi 600 bez dodatkowego procesora, czyli bez na przykład 20. Nie chcę sobie wyobrazić, jak tragicznie wolno coś takiego musi działać, no ale autor twierdzi, że działa. Kickstart 2.0.5. Fajnie, że jest taka opcja, no ale jest to trochę biednie, bo jedyne chyba co nam zostaje w takim wypadku to wymiana danych przez FTP, bo przeglądarka internetowa nam nie ruszy. Poprawiona stabilność, no i mnóstwo tam innych zmian. No jest tego sporo jak widać. Kto ma, no to niech aktualizuje. Klient SSH2 dla Amigi. Ja już o tym wspominałem, nie wiedziałem jak tego za bardzo używać, chociaż mam komputer z Linuxem.
wiem, wstyd, ale za pomocą czata GPT postanowiłem to przetestować. No i udało się. Jestem tutaj zalogowany do Ubuntu. No i zobaczcie, nawet udało mi się uruchomić MC. Działa. No więc mogę sobie korzystać z zasobów Ubuntu. Super sprawa, nie? Grzegorz Kraszewski przygotował nową grę, właściwie kolejną wersję swojej gry, o tytule Untangle, czyli po polsku rozwikłać. Gra jest świetna. Archiwum na Aminecie zajmuje 36 kilobajtów. Z pozoru jest to banalna rozrywka. Chodzi o to, aby zrobić coś takiego. O, pierwszy level za nami. Ale na trzecim już się musiałem zatrzymać i chwilę pomyśleć. No. Świetna rozrywka dla mózgu. Oraz stymulacja zarazem, naprawdę. Im dalej, tym trudniej. Dzięki Grzegorz za tą grę. Ja bardzo lubię w nią grać. Jak wychodzi każda kolejna wersja, to jestem przeszczęśliwy. Być może kiedyś opanuję programowanie w takim stopniu, aby móc stworzyć tego typu produkcję. Może. Bardzo bym chciał. Ale widzicie, że to nie jest takie proste już? Piąty levelek. Dobrze, myślę, że na tym poprzestaniemy, bo nie chcę się dalej kompromitować. Tunnels and Trolls. Nowa gra. Właściwie taka dosyć potężna, bym powiedział. Bo archiwum zajmuje 18 MB. Szczerze powiedziawszy, nie mam za bardzo pomysłu, jak to grać. Musiałbym się bliżej w temu przyjrzeć. Mogę jedynie opowiedzieć wam to, co zostało napisane w pliku readme. A są tu dwie ciekawe informacje. Mianowicie autor twierdzi, że ta gra działa zarówno na OS4 oraz na MorphOSie, co jest fajną informacją, jak najbardziej. Witch Enter, no to dajmy mu G. Tworzymy postać, przynajmniej tak to wygląda. No to jest gra RPG na naprawdę długie godziny, na długie wieczory. Chodźmy na arenę. No raczej to nie jest gra dla mnie. Jest to tekstowa gra RPG. Najpierw tutaj trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, aby się wdrożyć w ten system, jak on funkcjonuje. Później się trzeba wdrożyć w świat, w którym dzieje się akcja. Ale na pewno znajdą się miłośnicy, którzy lubią tego typu gry. No i w tym tygodniu, właściwie w tych ostatnich dwóch tygodniach, to tyle co przygotowałem dla was z Amigowych Nowości. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić ten odcinek, mimo że stosunkowo niewiele czasu upłynęło od mojej ostatniej chemioterapii, to czuję się po niej prawie dobrze. Jestem w stanie nagrywać, robić coś produktywnego. Strasznie mi to sprawia radość, naprawdę, bo po pierwszej chemioterapii byłem wyłączony na tydzień. Nic nie byłem w stanie robić. Zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku po raz kolejny. Będzie mi miło, jeśli dołączycie. Retro z serca i pasji. Link macie w opisie. Tak samo macie linki do tego, jeśli macie ochotę mnie wesprzeć. Albo możecie to zrobić. Jeśli nie macie takiej ochoty, nie możecie. Wystarczy, że obejrzycie jakikolwiek z moich filmów w całości. To jest najważniejsze dla algorytmu YouTube'a. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Życzę wam miłego dnia. Bye bye. Wisą dla Taszro.